Tutenchamon, jeden z najsławniejszych faraonów i nadzwyczajny skarb starożytnego Egiptu. Przez 3000 lecia spoczywał w wielkiej nekropolii nad Nilem, sławnej Dolinie Królów. Są same obiektywne powody, by fascynować się Tutanchamonem. Bohater literacki przerasta najbardziej szalone wyobrażenia. 100 lat temu odkryto jego nienaruszony grób, który zawierał skarby zachwycające swym pięknem. W tym bajecznym grobowcu spoczywał najbardziej tajemniczy faraon w historii Egiptu. Odkrycie było początkiem imponujących poszukiwań. To może zmienić historię. Przez 10 lecia powstał mit o legendarnym faraonie. Archeolodzy z całego świata szukali odpowiedzi na liczne pytania. Czy Tutanchamon był królem przeklętym? Wielkim budowniczym? Czy przywłaszczył sobie te wspaniałe skarby? Widać, że wewnątrz kartuszy coś wytarto. Odkrycie grobu faraona nigdy nie prowadziło do tylu zagadek. Po kolei zbadaliśmy wszystkie wskazówki, które nam zostawił. Od jego śmierci minęły 33 stulecia. Mumifikacja służy zakonserwowaniu ciała. W gorącym środowisku jest to dość trudne. Obecnie możemy badać jego życie od narodzin z kazirodczego związku po śmierć, której do dziś nie wyjaśniono. Płyny używane do balsamowania dostały się w Teszczeninie. Poprosiliśmy ekspertów z całego świata, by zweryfikowali wszystkie teorie, nawet te nieprawdopodobne. Czyżby to klątwa spowodowała śmierć pierwszych archeologów? Były inskrypcje, na przykład: nie wchodźcie do grobowca, bo spotka was coś złego. Nasi eksperci rzucą nowe światło na przeszłość króla Tutanchamona, najlepiej zbadanego faraona w historii archeologii. Tutanchamon. Wielkie odkrycie. Wszystko zaczęło się 3300 lat temu w rozległej starożytnej nekropolii zwanej Doliną Królów. Mieści się ona na zachodnim brzegu Nilu, w sercu Egiptu, naprzeciwko Luksoru. Tu spoczywają władcy z wielkich dynastii nowego państwa. Ramzes, Amenhotep, Hatshepsut, te imiona zna każdy. Królów i królowe pochowano w okazałych grobowcach i gigantycznych świątyniach grzebalnych wykutych w skałach wapiennych. W jednym z tych grobowców na końcu długiego korytarza, w małym, wąskim pomieszczeniu, przez 1000 lecia spoczywała mumia jednego z najsłynniejszych egipskich faraonów – króla Tutanchamona. Ale miejsce, w którym się znajdujemy, nie jest grobowcem legendarnego faraona. To doskonała rekonstrukcja miejsca wiecznego spoczynku króla. To bardzo wierne odtworzenie grobowca w skali 1 do 1. Widać wszelkie nieregularności, najwęższe szczeliny, nawet pył. Nie można go zetrzeć. Jest wydrukowany. Wygląda to realistyczniej niż w naturze. Ale po co odtworzono grobowiec Tutanchamona parę metrów od prawdziwego miejsca pochówku? Zrobiono to z powodu aury tajemniczości otaczającej faraona. Odtworzyliśmy ten grobowiec ze względu na napływ turystów. Oryginalny grobowiec odwiedzało nawet 100 osób jednocześnie. Jednak strażnik nie mógłby dopilnować, by nie dotykano ścian, albo by nie zarysowano ich na przykład torbą. A tutaj możliwe są interakcje. Dotykam ściany. W oryginalnym grobowcu bym nie mogła.
To miejsce stwarza okazję do kontaktu z naszym dziedzictwem, jaki w innych warunkach nie byłby możliwy. Kopię zrobiono, aby chronić prawdziwy grobowiec, który szybko ulega degradacji. Szybciej niż inne grobowce w dolinie. Dlaczego przyjeżdża tu aż tylu turystów? Dlaczego faraon Tutanchamon tak fascynuje cały świat? Aby to zrozumieć, cofnijmy się w czasie o 100 lat, do chwili, gdy pierwszy raz otwarto grobowiec KV-62. Początek XX wieku. Archeolodzy od kilku dekad pracowali w Dolinie Królów. Jeden z nich miał zmienić bieg historii. Nazywał się Howard Carter. Howard Carter był brytyjskim archeologiem. Chciał, jak wszyscy prowadzący poszukiwania w regionie, dokonać własnego spektakularnego odkrycia. Howard Carter był przekonany, że jakiś ważny grobowiec faraona wciąż czeka nieodkryty gdzieś w ziemi w Dolinie Królów. W 1907 roku inny archeolog znalazł tajemniczą komorę, której nadano numer KV-54. Wewnątrz mieściły się materiały do balsamowania, pasy i płachty tkaniny. Carter przyglądał się każdemu obiektowi. Jego uwagę przykuła figurka nieznanej postaci oraz złoty pierścień. Odcyfrował zapisane hieroglifami imię faraona. Tutanchamon. Carter nie miał już wątpliwości. Choć jedno było pewne. Tutanchamona pochowano w Dolinie Królów. Grób nie został odnaleziony ani zidentyfikowany. Carter postanowił szukać tego brakującego grobowca. Nie kopiemy po to, by znajdować obiekty, lecz po to, by potwierdzić hipotezę. Zweryfikować ją. Carter postawił hipotezę, że grobowiec następcy Echnatona, czyli Tutanchamona, jest w Dolinie Królów. Co zdumiewające, wówczas prawie nic nie wiedziano o tajemniczym królu Tutanchamonie. Był 11. władcą z 18. dynastii i panował przez jakieś 10 lat. Przypuszczano, że był niepełnoletni i zapomniano o nim w historii faraonów. A może celowo go z niej wymazano? Jego rządy były zagadką dla egiptologii. Odkrycie grobowca przyniosłoby odpowiedzi na pytania archeologów. Howard Carter za wszelką cenę chciał wytropić zaginionego króla. Latami niestrudzenie prowadził wykopaliska. Badania finansował Lord Carnarvon, bogaty angielski inwestor. Carter nie był pierwszym, który szukał w Dolinie Królów. W ciągu kilku poprzednich dekad odkryto około 30 grobowców. Archeolog kopał więc w gigantycznym gruzowisku. Przed listopadem 1922 roku Carter już od lat prowadził bezowocne wykopaliska w regionie. Wiele osób sądziło, że dolina była już, jak to ujął pewien archeolog, wyczerpana, że nie zostało nic do odkrycia. Minęło 5 lat, a Carter wciąż niczego nie znalazł. W 1922 roku skończyły się pieniądze. Archeolog dobrze wiedział, że ten sezon wykopalisk będzie ostatnim. Aż pewnego jesiennego ranka los wreszcie się odwrócił. Rankiem 4 listopada Carter przyszedł na stanowisko i usłyszał, że odkryto fragment stopnia wykutego w skale. Howard Carter wstrzymał oddech. Odsłonił drugi stopień, potem kolejny. W sumie 16. Tworzyły długie schody sięgające na 4 metry w głąb. Prowadziły do drzwi zamkniętych sznurkiem i glinianą pieczęcią. Nietkniętą. Może jak cały grobowiec. To by było wyjątkowe. Niezmiernie rzadko się zdarzało, by odkryto grobowiec nigdy przedtem nieotwierany. Zazwyczaj znajdowano grobowce faraonów, które zostały splądrowane już w starożytności, albo niedługo po pochówku władcy, albo później, na przykład w okresie grecko-rzymskim. Zrobił coś zaskakującego.
wszystko z powrotem zamknął i zatelegrafował do lorda Carnarvona. Cudowne odkrycie. Grobowiec, cała pieczęć. Czekam na pana. Carter przez kilka tygodni czekał na swego dobroczyńcę, by z nim wznowić wykopaliska. Lord wreszcie dotarł na miejsce i razem odsłonili całe schody oraz zaczęli otwierać drugie drzwi. Jeszcze nie wiedzieli, że to ostatnia przeszkoda na drodze do największego odkrycia w historii Doliny Królów. Gdy usunięto te drzwi, Carter i jego ludzie zobaczyli, co było po drugiej stronie. W tamtej chwili Carter dostrzegł pierwsze obiekty w zapełnionym grobowcu. Zapytano go, czy coś widzi. Odparł: tak, cuda. W kolejnych pomieszczeniach czekały niespodzianki. Carter znalazł przedsionek i aneks pełne rzeźb i klejnotów, a potem świątynię zajmującą całą komorę grobową. Wreszcie zobaczył małą komorę aż po sklepienie wypełnioną złotem. Przyglądając się uważnie obiektom, zorientował się, że na każdym widnieje imię Tutanchamona. Tego listopadowego dnia w 1922 roku Howard Carter odkrył coś przewspaniałego. Nietknięte skarby pogrzebowe króla. Niewątpliwie sam Howard Carter nie mógł się spodziewać, że znajdzie coś takiego. Dla Howarda Cartera to było osiągnięcie życia, spełnienie marzeń. Odkrycie takiego grobowca pełnego skarbów przerasta nasze najśmielsze wyobrażenia. Dziennikarze ściągali do Kairu i relacjonowali największe odkrycia archeologiczne wszechczasów. Nieznany władca Tutenchamon stał się międzynarodową gwiazdą. A kilka miesięcy później sprawy przybrały zupełnie inny obrót. Dość wcześnie doszło do kilku dziwnych zdarzeń. Kwietnia 1923 roku, parę miesięcy po odkryciu grobowca, zmarł lord Carnarvon. Zdaniem niektórych sprawiła to klątwa Tutenchamona. O jego śmierci krążyły dziwne historie. Podobno w tym samym momencie stracił życie jego pies, a w całym Kairze zgasły światła. To wystarczyłoby, w prasie rozpętało się szaleństwo. Przywoływano mity ze starożytnego Egiptu. W tradycji arabskiej przewija się motyw klątwy faraonów. W niektórych grobowcach są napisy takie jak: nie wchodź do środka, nie bezcześć grobowca, bo spotka cię coś złego. Dziennikarze opisywali tajemnicze zgony. Kilka tygodni po śmierci Carnarvona finansista George J. Gould zmarł na zapalenie płuc niedługo po wizycie w grobowcu. Napady obłędu, udary, choroby płuc, samobójstwa. Przez 10 lat w tajemniczy sposób umierały osoby, które odwiedziły grobowiec. Ojciec jednego ze zmarłych badaczy, Lord Westbury, rzucił się z okna. Dziennikarze pisali, że karawan z jego ciałem w drodze na cmentarz potrącił dziecko. Miało to oznaczać, że przeklęty faraon znów uderzył. W następnych dekadach aż 27 osób mających bliższy lub dalszy związek z odkryciem prasa uznała za ofiary klątwy. Kilku badaczy starało się naukowo wyjaśnić te tajemnicze zgony. Od razu po otwarciu grobowca Carter zauważył, że malowidła są pokryte ciemnymi plamkami. Niekiedy tak licznymi, że zniekształcały cały rysunek. Archeolodzy mogli więc umrzeć na duszące zapalenie płuc spowodowane alergizującą pleśnią. Jeśli zamkniecie pomieszczenie na 3000 lat, a wewnątrz będzie mumia, to wyrosną na niej organizmy niewidoczne gołym okiem. Dawni archeolodzy działali w pośpiechu, wchodzili do grobowca i umierali. Ja, dzisiejszy archeolog, gdy odkrywam grobowiec, otwieram go i czekam kilka godzin, aż wyleci złe powietrze, a świeże dostanie się do środka.
Niedawno mikrobiolodzy przebadali czarne plamki na malowidłach w komorze grobowej. Stwierdzili, że rozwinął się tam grzyb. Miał dobre warunki w wilgotnym powietrzu po zamknięciu grobu. Nie jest jednak możliwe, by pasożyt przeżył 3300 lat w hermetycznie zamkniętym pomieszczeniu. Analiza naukowa zadała kłam legendzie. Wiek zmarłych osób to średnia tamtych czasów, czyli 52 lata. Howard Carter zmarł w wieku 63 lat, 17 lat po odkryciu grobowca. Ta fantastyczna historia zwiększyła sprzedaż gazet. Do dziś ludzie mają obsesję na punkcie klątwy Tutanchamona. Mówiono, że Howard Carter sprowadził zły los. Od jego śmierci żaden archeolog, który był w grobowcu, nie będzie kojarzony z tą klątwą. Pozostała piękna legenda na miarę globalnej reputacji faraona Tutanchamona. Od odkrycia upłynęło całe stulecie. Dziś egiptolodzy nadal odwiedzają grobowiec i odkrywają nowe tajemnice. Jean-Guillaume Olet-Peltier to francuski kryptolog specjalizujący się w starożytnych tekstach. Przyjechał zbadać freski z grobowca Tutanchamona. Scenografia, ikonografia, którą tu widzimy, może być odczytywana jak komiks. Od obrzędów pośmiertnych i zabalsamowania króla, aż do jego przybycia w zaświaty, przed oblicze boga zmarłych Ozyrysa. Na ścianie północnej widnieją trzy sceny, od prawej do lewej. Najpierw Tutanchamon w bieli jest poddawany obrzędom pogrzebowym. Następnie staje przed boginią Nut, która przyjmuje go do świata zmarłych. W końcu Tutanchamon w nakryciu głowy faraonów staje przed bogiem Ozyrysem, który wyciąga ręce, by uściskać króla i zaprowadzić go na wieczny spoczynek. W tych malowidłach można dostrzec ukryte teksty, tak zwane kryptogramy. Kryptografia to szyfrowanie tekstów, które chcemy utajnić. Odcyfrowuje się je stopniowo dzięki nowym elementom. W przypadku Tutanchamona jest to pasjonujące. W jego grobowcu odkryliśmy tajne pismo mówiące o potędze króla i o jego boskości. Jean-Guillaume właśnie odkrył nowy kryptogram schowany w sercu grobowca. Mamy tu niezmiernie interesujące kryptogramy z ikonografią charakterystyczną dla Egiptu faraonów. Tutaj widzimy, jak Shepri, bóg Skarabeusz, pcha słońce na barce ku zaświatom. Podobne przedstawienia widnieją na kartuszach Tutanchamona. Wszystko to, co tu oglądamy, stanowi kompletny kryptogram skrywający imię Tutanchamona. Przedstawia odrodzenie słońca i odrodzenie króla. Tajemnicze rysunki zdobiące grób mają więc dwojaki sens. Kryje się w nich imię faraona. W starożytności miano to zapisywano w postaci podwójnego kartusza. Imię Tutanchamon jest po lewej stronie, a imię z koronacji Nebcheperue po prawej. To ostatnie, częściej używane, symbolizuje skarabeusz. Widzimy je w całym grobowcu. Kryptogramy w komorze grobowej namalowano więc dla króla Tutanchamona, pochowanego tu 3300 lat temu. Odkrycie grobowca poruszyło archeologów. Coś od razu rzuca się w oczy. Grobowiec wydaje się zbyt mały dla faraona. W porównaniu z innymi grobowcami w Dolinie Królów, ten jest bardzo mały. To nietypowe, zdumiewające. To go wyróżnia. Grobowiec Tutanchamona jest prosty. Za krótkim, opadającym korytarzem tylko trzy małe pomieszczenia otaczające komorę grobową, wykopaną nieco głębiej. Cały grobowiec ma zaledwie 100 metrów kwadratowych. Grobowce sąsiadów są bardziej imponujące. Miejsca pochówku Setiego I i Ramzesa II to olbrzymie kompleksy grobowe. Dzieci Ramzesa mają największy grobowiec w Dolinie Królów, o powierzchni ponad 1200 metrów kwadratowych.
Wielki grobowiec, przepięknie ozdobiony, z labiryntem komór i korytarzy, świadczył o statusie faraona, o jego potędze i związkach z bogami. Grobowiec Tutanchamona wydaje się zbyt mały i prosty jak na miejsce pochówku stworzone dla faraona. Jak wyjaśnić te anomalie? Pojawiła się hipoteza, że miał on być złożony w innym grobowcu, ale ponieważ zmarł nagle, nie zdążyli z budową. Pochowali go więc w grobowcu ukończonym lub prawie gotowym. Trudno w to uwierzyć. Grobowiec, który widzimy, choć z malowidłami dla króla, nie dla niego został wykuty w skale. Musieli jednak przewidzieć dla faraona, by mógł on przejść w zaświaty. Gdzie ten grobowiec mógł się znajdować? Aby to stwierdzić, cofnijmy się i przejdźmy na drugą stronę góry, do sąsiedniej Doliny Zachodniej. Tu złożono króla Aja w grobowcu KV-23. Ten szlachetnie urodzony urzędnik, nauczyciel Tutanchamona, po jego śmierci objął tron. Grobowiec Aja, wykuty głęboko w skale, przypomina królewskie miejsca pochówku z tamtej epoki. Grobowiec Aja jest imponujący, większy od grobowca Tutanchamona. Do komory grobowej prowadzi korytarz, jakiego tam nie ma. Wysokość, szerokość pomieszczeń. Nie ulega wątpliwości, że Aj spoczął w grobie zbudowanym dla faraona. Co zaskakujące, według badaczy oba grobowce, ten i Tutanchamona, zostały zbudowane w tym samym czasie. Wskazuje na to styl i technika malowideł. Są identyczne. Dekoracje mogły być dziełem tego samego malarza. Odnajdujemy tu wpływy amarneńskie, zwłaszcza w postaciach z wystającymi brzuchami i w krzywiznach takich jak u Tutanchamona. Takie same ściany, styl, fragment z Księgi Umarłych. U Aja mamy więc prawie idealną kopię grobowca Tutanchamona. To może dowodzić, że ten sam artysta ozdobił grobowce Aja i Tutanchamona. Można więc wnioskować, że grobowiec Tutanchamona był przeznaczony dla Aja, zaś ten w Dolinie Zachodniej dla Tutanchamona. Możliwe zatem, że grobowce zostały zamienione po śmierci Tutanchamona i że Aj zagarnął ten większy dla siebie. Do tej pory nie odkryto dowodu na potwierdzenie tej tezy, lecz przychyla się ku niej większość badaczy. Grobowiec Aja odkryto pusty, jak wiele innych w dolinie, a malowidła zostały zniszczone w starożytności. To cud, że grobowiec Tutanchamona przetrwał nietknięty 3300 lat. Do dziś to jedyny grobowiec faraona odkryty w nienaruszonym stanie. Narzuca się pytanie, dlaczego ten grobowiec nie został splądrowany. Można snuć rozmaite teorie, ale prawdopodobnie chodzi o to, że grobowiec był dobrze ukryty. Dziś możliwe wydają się dwa wyjaśnienia. Pierwszym jest gwałtowna burza niedługo po śmierci króla. Wtedy deszcz płynąłby po pustyni wartkimi potokami, unosząc piasek i skały. Szczątki mogły zasłonić wejście do grobowca. Gdy wróciło słońce, suche błoto stwardniało jak beton. Kilkadziesiąt lat później zmarł Ramzes VI. Jego grobowiec wykuto nad grobowcem Tutanchamona. Robotnicy mogli więc zasypać wejście do grobowca poniżej. To oznacza, że o grobowcu Tutanchamona całkowicie zapomniały władze, choć znały lokalizację innych miejsc pochówku. Z jakiegoś powodu ten grobowiec zniknął pod kilkumetrową twardą warstwą. Szczęśliwym zrządzeniem losu Howard Carter odkrył jedyny nietknięty królewski grobowiec w historii Doliny Królów i odsłonił znajdujące się wewnątrz skarby. Odkrycie oznaczało mnóstwo pracy dla archeologów.
Trzeba było skatalogować każdy z 5398 obiektów składających się na skarb w grobowcu. Tytaniczne zadanie. Odkryte artefakty należy od razu opisać. Najpierw rejestrujemy ich pozycję w stanowisku archeologicznym, a potem przechodzimy do opisu poszczególnych obiektów. Dopiero później możemy je wyjmować i przystępować do analizy. Oczywiście w pierwszej chwili nie widzimy wszystkiego, zwłaszcza gdy przedmiotów jest dużo. Inwentaryzacja tych skarbów trwała 10 lat. Dzięki tej skrupulatnej pracy udało się zachować w pierwotnym stanie. Większość skarbów dziś znajduje się w muzeum w Kairze. Publiczność podziwia je 33 wieki po śmierci faraona. Zobaczymy tu najsłynniejsze obiekty, na przykład posąg wartownika strzegącego grobowca. Albo ten szakal symbolizujący boga Anubisa. Pilnował wejścia do komory pełnej złota i drogocennych kamieni, przeznaczonych dla Tutanchamona w zaświatach. W grobowcach ówczesnych faraonów znajdowały się rozmaite przedmioty. Drogie kamienie, lapis lazuli, srebro i złoto. Najcenniejsze obiekty kultury egipskiej. Odkrycie grobowca z całym zawartym w nim skarbem potwierdza, że faraonowie byli niewyobrażalnie bogaci. Jeśli król po tak krótkim panowaniu posiada tak wielkie skarby, to jaką fortunę musieli mieć potężni władcy, jak Ramzes II czy Amenhotep III? Carter już od 3 lat katalogował skarby, ale wciąż brakowało głównego obiektu – mumii króla. Jeszcze do niej nie dotarł, a to przecież ona była najważniejsza. Mumia znajdowała się w istnym sejfie złożonym z 7 trumien z drewna i złota. Archeolodzy mieli przed sobą najtrudniejsze, najbardziej skomplikowane zadanie. Najpierw trzeba było rozebrać świątynię z pozłacanego drewna. Zajmowała całe pomieszczenie. Po rozebraniu 3 kolejnych świątyń ukazał się sarkofag z kwarcytu. Po dziś dzień pozostał w grobowcu. Mieścił jeszcze 3 trumny z wizerunkiem króla. Ostatnia jest najważniejsza. Wykonano ją ze 100 kg litego złota. Ściany mają 3 mm grubości. To najbardziej osobista z trumien. Starożytni Egipcjanie pieczołowicie wyrzeźbili na niej twarz króla i osadzili w niej drogie kamienie. Resztę ozdób stanowią płaskorzeźby. Powraca symbol skarabeusza, starannie wyrzeźbiony w wielu miejscach złotej trumny. Archeolodzy nigdy nie znaleźli tylu cennych metali w jednym egipskim grobowcu, ale najcenniejszy skarb pozostawał nieodkryty. W 1925 roku Carter wreszcie otworzył ostatnią trumnę zawierającą mumię króla. Pochodnia oświetliła najpiękniejszy skarb, jaki odkryto w Egipcie. Imponującą maskę ze złota. Rozsławiła ona władcę na całym świecie. Maska Tutanchamona to symbol działający na wyobraźnię. Maska jest arcydziełem egipskiego złotnictwa. Składa się z 2 połączonych elementów z litego złota i waży ponad 10 kg. Ten wielki skarb wpisano na listę egipskiego dziedzictwa i zakazano jego wywozu poza terytorium kraju. Stojąc przed tą maską, doznajemy czegoś niezwykłego. Odnosimy wrażenie, że ktoś na nas patrzy. Uwagę specjalistów zwróciło coś dziwnego. Wydaje się, że maska nie została wyrzeźbiona na podobieństwo faraona.
Mamy tu kartusz z imieniem króla Tutanchamona, co wskazuje, że maska była przeznaczona dla niego. Ale gdy przeanalizujemy obiekt pod względem artystycznym, dostrzeżemy cechy kobiece, zwłaszcza usta, oczy. Można przypuszczać, że maska nie została stworzona dla Tutanchamona. Czy maska mogła więc powstać dla innej osoby? Odpowiedź może się znajdować w tych miniaturowych sarkofagach. Mamy przed sobą naczynia zawierające wnętrzności króla. Naczynia wykonano w tym samym stylu, co resztę skarbu. Wiemy zatem, że cały skarb zrobiono dla jednej osoby. Warto zwrócić uwagę na kartusze króla. Z bliska zauważymy, że znaki były ryte, wycierane i ryte na nowo. Niewątpliwie doszło tu do przywłaszczenia. Ale komu Tutanchamon mógł skraść taki skarb? Na wielu obiektach o przeznaczeniu pogrzebowym pod imieniem Tutanchamona widnieje poprzednie imię, należące do królowej. Była to królowa Meritaton, a to imię nosiła najstarsza córka Echnatona i Nefertiti. Królowa Meritaton rządziła po śmierci swojego ojca Echnatona, zanim Tutanchamon wstąpił na tron. Archeolodzy są zaskoczeni. Prawie nic nie wiedzą o tej zaginionej władczyni. Rządy tej królowej były bardzo krótkie, ulotne. Omal nie popadły w zapomnienie. Trwały 2-3 lata. Ale teraz wiemy na pewno, że ona istniała. Skoro pozostało po niej tak niewiele śladów, to prawdopodobnie nie rządziła zbyt długo. Może zresztą celowo starano się wymazać pamięć o niej. Nie została pochowana w pięknym grobowcu, który kazała sobie zbudować. Grobowiec ten zagarnięto dla Tutanchamona. Nie dowiemy się, czy sam Tutanchamon postanowił przywłaszczyć sobie grobowiec Meritaton. W grobowcu już tylko złota maska z jego imieniem oddzielała Howarda Cartera od mumii. Gdy Carter otworzył komorę grobową, zorientował się, że maska zaklinowała się w klatce piersiowej mumii. Wyciągnął więc tę maskę i uszkodził mumię tak, że rozpadła się na 18 części. Jedyny dobrze zachowany fragment to twarz faraona. To było zaskoczenie i rozczarowanie. Zobaczyli, że mumia jest w bardzo złym stanie. Zwłoki wyglądały na spalone, skóra była popękana. Ciało pokrywa gruba warstwa osadów żywicznych, stąd czerń i wrażenie lepkości. Mumia była dosłownie przyklejona do ścian wewnętrznej trumny. Mumia Tutanchamona nie była tak dobrze przygotowana jak pozostałe mumie z XVIII dynastii. A wiemy, że w 1300 roku przed naszą erą balsamowanie było już rytuałem, dopracowanym do perfekcji. Wieloetapowy proces trwał 66 dni i miał zapewniać zmarłemu bezpieczne przejście w zaświaty. Mumifikacja służy zakonserwowaniu ciała, ale w gorącym środowisku trudno jest utrwalić wilgotne organy. Balsamiści najpierw wyciągali główne narządy. Robiono nacięcie po lewej stronie. Żołądek, jelita, płuca i wątroba były wyciągane i balsamowane oddzielnie. Zwłoki spłukiwano wodą i myto winem palmowym, a potem pokrywano roślinnym balsamem. Ciało umieszczano w natronie pochłaniającym tłuszcz i wodę. Na odtłuszczone, odwodnione zwłoki starannie nakładano oleje i mazidła. Mieszanka tworzyła warstwę ochronną na suchej skórze. Ciało zawijano w kilkaset metrów cienkich lnianych pasów. W końcu zwłoki były całkowicie pokryte, jak w kokonie. I wtedy zmieniały się z żywej istoty ludzkiej w zmumifikowane, ubóstwione ciało.
Gdy wszystkie te czynności wykonano prawidłowo, mumia mogła przetrwać w niemal nienaruszonym stanie przez prawie 3000 lat. Na początku XX wieku naukowcy często odwijali mumie z lnianych bandaży, aby poddawać je analizom. Ale gdy Carter musnął mumię Tutanchamona dłonią, tkanina dosłownie się rozsypała, odsłaniając spękaną, jakby spaloną skórę. Co się wydarzyło? Możliwe, że mumia została zawinięta i złożona do grobu, gdy oleje zbyt obficie użyte do balsamowania nie zdążyły jeszcze wyschnąć. Wskutek kontaktu tych olejów z powietrzem mogły nastąpić egzotermiczne reakcje chemiczne. Jeśli taka reakcja przebiega w środowisku, z którego ciepło nie może uciec, jak tu, pod bandażami, to temperatura rośnie coraz bardziej, aż tkanki zaczynają płonąć. Wydaje się, że mumię złożono do grobu w pośpiechu, gdy nie była jeszcze gotowa. Choć mumia wyglądała na spaloną, lekarze przeprowadzili sekcję, która dała badaczom nowe informacje, pozwalające domyślać się przyczyny śmierci króla. Niektóre kości mumii nie zakończyły procesu wzrostu, co wskazuje na osobę nastoletnią. To pierwsza ważna wiadomość. Faraon Tutanchamon zmarł bardzo młodo. Kolejna tajemnica dotyczy przyczyny zgonu. Powstaje kilka hipotez odnośnie do losu młodego Tutanchamona. Jest wiele teorii na temat przedwczesnej śmierci króla. Kwestia śmierci Tutanchamona od wielu lat intryguje egiptologów. Możliwe przyczyny zgonu to wypadek, choroba lub morderstwo. 19-latek nie mógł umrzeć z innego powodu. Wybór jest tylko taki. W latach 60. XX wieku pierwsza grupa badaczy postanowiła zbadać mumię aparatem rentgenowskim. Zwłoki Tutanchamona były w bardzo złym stanie, co dało początek rozmaitym naciąganym teoriom. Niektórzy sugerowali, że zginął od kopnięcia konia, spadł z rydwanu albo został zaatakowany przez hipopotama. Mały fragment kości oderwany od czaszki zwrócił uwagę badaczy. Rentgeny głowy Tutanchamona pokazują ślady uderzenia. Przemieścił się kawałeczek kości. Badacze uznali, że faraon został zaatakowany. Czy rana głowy okazała się śmiertelna? Czy więc Tutanchamon padł ofiarą morderstwa? Definitywna odpowiedź przyszła po 30 latach. W ciągu kilku dekad technologia zrobiła ogromny krok naprzód. Naukowcy mogą zbadać mumię dokładnie jak nigdy przedtem. Prześwietlenie nie wystarcza. Daje za mało informacji. Tomografia komputerowa zapewnia 1000 zdjęć. Dlatego postanowiłem w ten sposób zbadać mumię. W 2005 roku egiptolog Zahi Hawass zbadał mumię metodą tomografii komputerowej. Metodę tę stosują archeolodzy na całym świecie. Narodowy Instytut Archeologiczny bada w ten sposób rozmaite obiekty z wykopalisk. Tomografia komputerowa to medyczna technika obrazowania, o której słyszał każdy. Pacjenta wsuwa się do aparatu, by zobaczyć wnętrze jego ciała. Tak samo postępujemy w archeologii. W przypadku mumii tomograf daje nam wgląd we wnętrze ciała i nie musimy w tym celu fizycznie dostawać się do środka. Nie uszkadzamy więc wnętrza mumii. Nie niszczymy przedmiotu badań. Technologia ta pozwoliła zobaczyć całe ciało króla na 2000 zdjęć. Poprosiliśmy ekspertów o zbadanie tych historycznych skanów. Po 40 latach wreszcie zyskaliśmy pełny obraz czaszki. Ten przekrój jest bardzo ciekawy, bo widać wszystkie szczegóły kości trzewioczaszki, zwłaszcza żuchwę. Można zauważyć lekki prognatyzm, czyli zęby nieznacznie wystają. To bardzo interesujące zdjęcia, bo pozwalają nam określić wiek, w jakim zmarł ten człowiek. Analiza zdjęć z tomografu potwierdza pierwszą informację, którą dała nam mumia. Król zmarł młodo, w wieku 18-19 lat. Ale czy uda się odkryć, jak to się stało?
Na nowych zdjęciach czaszki nie widać śladów złamań ani innych poważnych urazów. Fragment kości, który zauważono na pierwszych rentgenach, przemieścił się raczej po śmierci, może podczas balsamowania. Zapada werdykt. Tutanchamon nie otrzymał ciosu w głowę. Stwierdziłem, że nie został zamordowany. To bardzo ważne odkrycie. Może zmienić naszą wizję historii. Co więc pozbawiło Tutanchamona życia? Czy liczne uszkodzenia mogły być skutkiem wypadku? Trudno odpowiedzieć definitywnie, bo w ostatnim stuleciu szczątków wielokrotnie dotykano. Brak niektórych kości, na przykład prawego obojczyka, a także lewej rzepki. Są przemieszczenia w stawach lewej ręki, zwłaszcza w łokciu. Po prawej stronie też są uszkodzenia powstałe podczas badania mumii. Ta część też jest ciekawa. Widać złamania kości udowych i piszczelowych. Nie wiemy, kiedy do nich doszło. Ale ponieważ nie ma śladu wzrostu, można przypuszczać, że uszkodzenia powstały wskutek dotykania mumii. To złamanie jest bardzo ciekawe. Przyciągnęło uwagę wielu badaczy. Możemy zrobić zbliżenie? Zbliżenie? Już. Ten biały fragment jest gęstszy z powodu materiału do balsamowania, który sączył się w szczelinę. Specjaliści wnioskują z tego, że do uszkodzenia doszło niedługo przed balsamowaniem. Małe uszkodzenie, widoczne tylko dzięki medycznym metodom obrazowania, to klucz do tajemnicy. Mogło się wdać zakażenie, co spowodowało przedwczesną śmierć króla, zaskakującą dla jego otoczenia. Choć mamy nową technologię, trudno nam odpowiedzieć na wszystkie pytania, które stawia ten szkielet, ta mumia. Po dziesięcioleciach badań można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że śmierć Tutanchamona na zawsze pozostanie zagadką. Prawdopodobnie nigdy nie poznamy przyczyny jego zgonu. Może w przyszłości da się zbadać tkanki miękkie i określić, jak on zmarł. Na razie to tajemnica. Dobrze, że pozostają jeszcze jakieś rzeczy do odkrycia. Trudno powiedzieć, jaki wypadek mógł spowodować śmierć faraona. Wobec tylu niewiadomych narosły mity. Wiele osób sądzi, że faraon, który zmarł nagle, był delikatny, słabej kondycji. By chronić grób przed wpływem czasu i turystów, Fundacja Factum Arte zarejestrowała cyfrowo całą komnatę grobową. Badacze korzystali z ultraprecyzyjnego skanera 3D. Umieszcza się go kilka centymetrów od ściany dla uniknięcia kontaktu. Ten sprzęt rejestruje nawet najdrobniejsze nieregularności. Urządzenie emituje czerwoną wiązkę odbijającą się od ściany. Dwie kamery w gruncie rzeczy nie filmują ścian, lecz ruch wiązki z lasera. Widoczna tu biała linia przybiera kształt powierzchni, na którą jest rzutowana. Aparat potrzebuje godziny na zeskanowanie powierzchni 48 na 46,8 cm, czyli na metr kwadratowy trzeba liczyć jakieś 6 godzin. Skanowanie grobowca potrwa kilka tygodni, a przecież jest on nieduży. Największe będą wymagać całych lat pracy. Efekt jest niebywały. Łącząc te technologie z fotografią w wysokiej rozdzielczości, otrzymujemy cyfrowy, trójwymiarowy obraz grobowca. To jest wersja w kolorze, a to trójwymiarowa. Można je połączyć. Oto wersja kolorowa nałożona na wersję 3D. Rozdzielczość jest tak wysoka, że ludzkie oko nie dostrzeże różnicy.
W ramach planu ochrony nekropolii tebańskiej chcemy zeskanować wszystkie grobowce. To szalone przedsięwzięcie, bo jest ich ponad 1000. Ale to nasze marzenie. Zaczynamy od najważniejszych grobowców. Chcemy przeszkolić więcej osób. Im będziemy liczniejsi, tym bardziej zbliżymy się do realizacji tego marzenia. Takiej precyzji nie osiągnięto nigdy przedtem. Taka kopia może być przechowywana na nośnikach cyfrowych i przetrwać stulecia. Ale dla sławnego miejsca pochówku Tutanchamona zespół robi jeszcze więcej. Powstaje identyczna replika grobowca dla przyszłych odwiedzających. W Madrycie, w siedzibie Factum Arte, ściany odtwarza się z wycinarką laserową na panelach poliuretanowych, służących za formę do odlewów gipsowych wysokości 360 cm, jak w oryginalnym grobowcu. Jednocześnie drukuje się malowidła na samoprzylepnej płachcie stworzonej do tej repliki. Elastyczna mieszanka akrylowa dobrze przywiera do gipsu bez ryzyka uszkodzenia. Zadrukowane arkusze są starannie nakładane i przytwierdzane metodą próżniową do podłoża, czyli ściany. Tę czterotonową ścianę umieszczono przy wejściu do Doliny Królów, blisko domu Howarda Cartera. Dziś rząd egipski ogranicza liczbę zwiedzających grobowiec do 200 osób dziennie. Replika to alternatywne rozwiązanie dla turystów i może najlepszy sposób ochrony królewskiego grobowca. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, ta precyzyjna replika stała się nowym obiektem badań. Możliwe, że grobowiec znaleziony 100 lat temu wciąż kryje przed nami tajemnicę. Skany, które sporządziliśmy, przydają się badaczom, na przykład Nicholasowi Reevesowi. Zauważył on w trójwymiarowych skanach, że ten obszar jest nieco nachylony. Z tego wywnioskował, że mogły tu być drzwi. Wysnuł więc hipotezę, że za tą ścianą mogła być ukryta komora. W 2015 roku ta nowa teoria zelektryzowała specjalistów. Zaczęła się saga egiptologiczno-medialna. Badania georadarem dają sprzeczne wyniki. Pierwsze badania wskazują na możliwość istnienia nie jednej, lecz dwóch komór ukrytych za malowidłami w komorze grobowej. Jedna miałaby się znajdować na północy, a druga obok, wysoka na 2 metry, sięgająca na 10 metrów w głąb. Czy mógł być to grób legendarnej Nefertiti? Nie odnaleziono go jeszcze. To najbardziej poszukiwany grobowiec w Dolinie Królów. Ale badania są niekompletne. Specjaliści zachowują sceptycyzm. W 2010 roku nowy międzynarodowy zespół inżynierów postanowił zamknąć dyskusję. Rozpoczęło się ostatnie, szeroko zakrojone badanie z zastosowaniem trzech różnych metod. Na miejscu zaczęliśmy od zbadania gruntu. Nie skupialiśmy się na jednym grobowcu. Chcieliśmy zobaczyć, czy w ziemi jeszcze coś zostało. Wskutek tych badań powstał obraz Doliny Królów o precyzji, jakiej do tej pory nie uzyskano. Jedno jest pewne. Jeśli ukryta komora istnieje, to ten zespół może ją znaleźć. Dostrzegliśmy anomalię z boku grobowca. Jak widać, kolory się zmieniają. Przechodzą z błękitu w czerwień. Na niebiesko oznaczone są strefy wilgotne, przesiąknięte wodą. Zieleń oznacza zwykłą skałę. Czerwień może wskazywać na puste miejsca lub budowle. Dokładnie tutaj znajduje się grobowiec Tutanchamona. Czerwona anomalia na zielonym tle. Skanery wykryły dwie anomalie. Dwa potencjalnie puste miejsca kilka metrów od komory grobowej Tutanchamona. Czy mogą to być nieznane grobowce? Trudno orzec.
Nasze badania wykazały ślady dawnych wykopalisk na całym obszarze. Nie trudno sobie wyobrazić, że mnóstwo osób w ciągu ostatnich 3000 lat mogło tu kopać i szukać skarbów. To dodatkowo komplikuje sprawę. Inżynierowie przez kilka miesięcy sprawdzali dane. Werdykt był jednoznaczny. Nie istnieje bezpośrednie połączenie między dwiema anomaliami a grobowcem Tutanchamona. Nie ma żadnych wątpliwości. Zebraliśmy tyle danych i przeprowadziliśmy tyle analiz, że nie widzimy możliwości, by była tam jakakolwiek inna komora. Zwolennicy tej teorii są rozczarowani. Myśleli, że dokonają wielkiego odkrycia w Dolinie Królów, dokładnie 100 lat po Howardzie Carterze. Wkraczamy w nowy, złoty wiek technologii. W najbliższych latach będą przeprowadzone nowe, precyzyjniejsze testy DNA i nowe skany grobowca. Mogą podważyć wszystkie teorie wysnute do tej pory przez specjalistów. Nowa technologia pozwoli nam zobaczyć nowe rzeczy. Nie wiemy jednak, czy zyskamy wszystkie odpowiedzi, czy, co bardziej prawdopodobne, pojawi się jeszcze więcej pytań. Kolejne rewelacje sprawiają, że faraon Tutanchamon od przeszło wieku fascynuje cały świat. To najważniejsze odkrycie w historii, nie tylko Egiptu, ale całego świata. Są same obiektywne powody, by fascynować się Tutanchamonem. To istny bohater literacki. Archeolodzy wznawiają wykopaliska w Dolinie Królów. Mają nadzieję odkryć kolejny zaginiony grobowiec, który dorówna bogactwem grobowcowi Tutanchamona. Nigdy nie wiadomo, jakie sekrety kryją się pod egipskim piaskiem. Może wkrótce zostanie odkryty kolejny nienaruszony grobowiec. Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Karolina Bober. Czytał Jarek Łukomski.